Możesz sobie wybrać. To teraz wybieram. To ten weź, Ania. Już ci od razu mówię, będzie podobny. A, nie widziałam tego. Bo jest też długi. Zobaczcie, jest też długi, ale ma zupełnie inny kształt. Więc to będzie takie troszeczkę zestawienie długich kształtów. Specjalnie nie chciałam, żebyś tamtego wzięła, bo ten tamten szablon, który mam przygotowany, zupełnie inaczej się podkłada. Tu mamy bez nacięć bocznych. To jest szablon, są szablony, którymi pracujemy bez totalnie nacięć bocznych. Więc tutaj, sorry, że cię tak mogłaś sobie wybrać, ale ja wybrałam za ciebie. To jest nie częste. Mogłam. Tutaj wybierzemy szablon, którego jeszcze nie widziałam. Zaciekawił mnie, bo kupiłam go w sklepie stacjonarnie tutaj na Wyspach Kanaryjskich, na Teneryfie. Jest to firma Andreja, która jest dość popularna tutaj na Wyspach Kanaryjskich. Oprócz Crystal Nails, oprócz Organic, to jest jeszcze właśnie ta Andreja i mam kilka produktów ich firmy. Stwierdziłam, że o, oliwka super, coś tam jeszcze miałam, już nie pamiętam lampę. Co. Lampę. I mówię, o, lampa też mi się bardzo dobrze sprawdza, więc może szablony też będą super. Sprawdźmy to. Wyglądają ciekawie. Wymiary. Sprawdźmy, jakiej długości jest ten szablon. Całościowo szablon ma, no, 7 cm z hakiem. W najszerszej części też 7 cm przy palcu, przy skrzydełkach na palcu. Przy skrzydełkach na samym czubku ma około, no, niecałych 6 cm, a najbardziej wąski jest gdzieś tam w połowie przedłużenia, ma niecałe 5 cm. O tyle, o ile tamten szablon z PB Nails był jasny, to nie odbijało się jakoś mocno światło na nim, to ten jest biały. I mocno mi troszeczkę tak, może dlatego, że jest szeroki, taki może srebrny tutaj, odbija mi się troszeczkę od oczu i linie się tracą przez lampę. Momentami tych linii nie widać. O, na przykład w tym momencie troszeczkę linie są schowane. Zmierzyliśmy długość tych szablonów, teraz zobaczmy, jak wygląda grubość na tutaj przykładzie tego jajeczka, co zrobię. Nail Specialist, ok. Mamy 0. Po puszczeniu odciągam i zmierzymy. Dociskam i puszczam. Mamy 0,13, czyli bardzo podobnie tutaj jak szablony z SPN. Troszeczkę grubsze od szablonów z SPN. SPN miał 0,12, czyli taka grubość jak te złote szablony. Taki mam inny kształt, bo no. Niby jajeczko, ale ścięte. No, jajeczko ścięte. Tu jest półokrągłe, tu jest na prosto. Czy ta prosta linia tu jest specjalnie? Może jest dlatego, żeby... Czy one nie mają tej perforacji u góry, żeby przerwać? Czy źle widzę? Może jest dlatego ta prosta linia, żeby tutaj sobie coś takiego zrobić. O. Mają perforację od góry. Zobaczmy w przybliżeniu. Perforacja jest widoczna. Dość dobrze. A jak się rozrywa? Trzeba sprawdzić. O kurde, ciężko. A nie, w drugą stronę poszło. Od środka poszło. Więc git. Kształt jest ciekawy. Takiego jeszcze za bardzo nie widziałam. Mamy niby... W sumie trzeba by było powiedzieć, że są dwa skrzydełka. Te, które trzymają palec i te, które trzymają czubek wolnego brzegu. Czubek szablonu. Więc okej. Okay. Więc powiedzmy, że jest stabilnie, bo tu jest też szeroko, więc ma co złapać palec. I tu też jest dość szeroko, więc... Przypuszczam, że stabilnie można złapać cały szablon, żeby się nie rozklejał. Jeżeli sobie zobaczymy siatkę, to jest ona dość dobrze widoczna. I tutaj to jest pierwsza marka, która zrezygnowała z siatki. Jest w pionie, ale nie ma już tych linii w poziomie. I one są moim zdaniem nie są jakieś bardzo potrzebne, bo tutaj mamy zamiast tych w pionie linii, mamy te półokrągłe, ale to są półokrągłe, które się od początku do końca są półokrągłe. Czyli to są takie, tak jakby zrobić sobie półokrągły owal na samym czubku. Do migdała tutaj żadnych za bardzo linii nie ma, ewentualnie do szpica te pół, tutaj trójkątne linie. Mamy oś szablonu, super, z numerkami na środku, na kółeczkach. Mamy przerywane linie w tym miejscu, które widzimy, że są liniami do wycięcia, tak jakby tego szablonu, żeby było, żeby dopasować go do kształtu wolnego brzegu. Okej, okay, patrząc od boku, jakie kształty tu możemy zrobić? No dobra, sztylety możemy zrobić od boku patrząc, te czarne linie o tym świadczą. Kwadrat, tutaj proste linie mamy, tak, te czarne linie proste są
do kształtu, w których opada ten szablon w dół, a te złoto-miedziane linie są do podkładania szablonu w tym momencie wyprowadzania krawędzi dolnych, kiedy szablon jest albo równolegle do osi palca ułożony, albo troszeczkę wyżej. No i tutaj te półokrągłe, żeby zaokrąglić wolny brzeg, czy tam czubek wolnego brzegu. Krawędzie dolne, wolny brzeg, czubek wolnego brzegu. Dobra. Zobaczmy teraz, jak wytrzymają te szablony, czy się drą mocno. Widzimy, że to są szablony papierowe, oczywiście z górą plastikową, a jak się drą, no zobaczmy. W przybliżeniu widzimy grubość tego szablonu i teraz uwaga, rozrywam. O, szybko poszło, bardzo szybko poszło, czyli jest ten papier troszeczkę kruchy. No, tak to się tutaj prezentuje. Klej jest troszeczkę delikatniejszy od tych z PB. Ale nadal mocny. Ale nadal mocny. I tutaj te skrzydełka trochę mam obawę, bo tak jakby nie ma jednych osobnych skrzydełek, tylko one są takie, nie ma osobnych skrzydełek, tylko wchodzą tak jakby jedne w drugie skrzydełka, więc tutaj może to być lekka niedogodność, uniedogodnienie. Niedogodność, tak? Dobrze. Myślę, że tak. Sprawdźmy zatem, jak się ten szablon podkłada, tak? Bardzo delikatnie go muszę trzymać. Zobaczmy, jak jest elastyczny. No, spoko. Troszkę wraca do swojego poziomu, ale nie jest tak... nie zostawia tutaj takiego dzióbka w tym miejscu, jak wcześniej PB. Więc tu mogę troszkę ścisnąć, a nie zostanie kancik w tym miejscu. A, teraz mamy kciuka, tak? Do kciuka też troszeczkę inaczej to wszystko wygląda. Okej. Czy ja tu coś muszę docinać? Raczej masz płaski tutaj ten wolny brzeg, więc tutaj docinać dużo nie będę, bo tak jakoś pykło mi fajnie, że ten szablon tutaj w tym miejscu jest płaski i Hania też tutaj ma na płasko wolny brzeg, więc nic docinać nie trzeba. Coś spadło. Tabliczka. Nieważne. Rewizora. Okej, fajnie wszystko tutaj siedzi. Jest na tyle cienki, że tam fajnie wszystko przylega. Zobaczmy, jak będzie wyglądać ten szablon, jak będziemy docinać na palcu. Chyba muszę wacikiem zmyć ten klej, bo on po prostu się wszystko klei. Przerwa. Powracam. Umyta. Ściśnijmy. Teraz zobaczymy, jak się prezentuje nacinanie boków i czy ten szablon robi kanciki w najważniejszym miejscu, gdzie tych kancików rożków ma nie być, czyli w linii wzrostu paznokcia, czy nie. Dobra, jest nawet git. Z tej strony trochę gorzej, ale to kwestia może strony. Dobra, dociskamy od spodu. Jest trochę toporny ten szablon. Trochę toporny. Wolę jednak, jak tu jest większe odcięcie. Wolę, jak te skrzydełka są bardziej odcięte i tutaj tak dużo momentami nie ma. Żeby były jakby osobne strefy zaciskania szablonu. Takich topornych, tak trochę źle mi się nakłada takie toporne szablony. No, ładnie przylega w miarę od frontu patrząc od lewej strony na ten szablon, to widzimy, że on tutaj ładnie przylega. Troszeczkę to nam przeszkadza, ale to można tak troszeczkę tutaj odsunąć w bok, żeby było lepiej widać. Przy żelowaniu to nie przeszkadza, gorzej to wygląda przy kamerowaniu tego. Troszkę jest mało sztywny, więc trochę z tej strony tak jakby się odgiął w tym miejscu, ale to nie szkodzi, bo tu będziemy wyprowadzać żel, więc to tutaj nie będzie przeszkadzało. Patrząc od prawej strony, no to tutaj też jest całkiem przyzwoicie, możemy tutaj wyprowadzić żel. Jednak jest troszeczkę za cienki ten szablon, przy nacinaniu troszkę tu odchodzi. Nie trzyma się stabilnie tej strefy wzrostu paznokcia, troszkę odchodzi, troszkę fałda lateralna go wypycha. Sztywniejsze szablony, ta fałda lateralna, są w stanie te fałdy lateralne tylko trochę przycisnąć, a takie lekko mało sztywne, czyli 0,13, jest troszkę gorzej. Andrea troszkę gorzej trzyma fałdy lateralne. Tu PB fajnie
gruby szablon trzymał. Słowianka, z tego co pamiętam, też dość dobrze trzymała, tak? Ale to jest niewielka różnica, a jednak widać, że ma znaczenie. Jak czujesz? Trzyma się? Siedzi? Czy tak nie tak średnio? Stabilnie jak nie ten, tak... ale też jest okej. Okay. Tak. Gorzej się go troszeczkę mi nakładało, troszkę toporniej. Więc na razie z tej ręki wygrywałaby słowianka i PB Nails, bez dwóch zdań.